19 kwietnia w 1945 roku angielskie wozy pancerne osiągnęły Elbę. Podczas bombardowania dom obok ogarnęły płomienie. Ogień ogarnął 4 domy. Dwóch ludzi zginęło. Dwie domy już nigdy nie odbudowano. Dlatego powstał ten plac. Elbstrasse 100. W 1673 roku. 1677. Tu jest kto był właścicielem tego domu. W 1958 roku uwybudowano tutaj tą restaurację. W 2012 następną restaurację.